Dzień dobry. W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Kajakowej Dunajec chciałem serdecznie powitać uczestników 74. Międzynarodowego Spływu Kajakowego imieniem Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu. Szczególnie serdecznie witam zaproszonych gości w osobach pana Tadeusza Czmiela, wiceprezydenta miasta Krakowa, wiceburmistrza miasta Nowy Targ, pana Waldemara Wojtaszka. Proszę państwa, bardzo serdecznie chciałem powitać Jankę Pilarską, jakby współimienniczkę naszego spływu. Odpowiedzieli mi, że ja nie powitałem, proszę państwa, seniora naszego, seniora naszych sędziów, kolegę Władka Palidera z Nowego Targu, który w latach, jak ja zaczynałem, w 73 roku, to już był głównym sędzią. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich uczestników 74. Międzynarodowego Spływu Kajakowego imienia Tadeusza Pilarskiego na rzece Dunajec, mojej rzece. A państwu, wszystkim uczestnikom, którzy przybyli na tegoroczną edycję spływu, życzę miłych doznań, relaksu, frajdy z tego spływu, współzawodnictwa. Również serdecznie witam wszystkich uczestników 74. Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu. Czynię również to w imieniu prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego, który już po raz 13 objął patronatem honorowym tą imprezę. Życzę państwu, by Dunajec był dla was przyjazny, by był bezpieczny i wielu fantastycznych wrażeń. Dziękuję bardzo. Proszę teraz Marka Głowackiego o zabranie głosu. W imieniu Zarządu Głównego PTTK i Komisji Turystyki serdecznie wszystkich pozdrawiam. Życzę stopy wody pod kilem, super zabawy zarówno w ciągu dnia, jak i nocy. Bawcie się dobrze. Krzysiu Racut, jako Małopolski Związek Kajakowy, również mam przesłanie dla państwa. W imieniu własnym i zarządu Małopolskiego Związku Kajakowego życzę wam, kajakarkom, kajakarzom, dużo zabawy na tej wodzie, bezpiecznego spłynięcia zawsze do mety, no i wspólnej zabawy na biwaku. Dziękuję. Komisja sędziowska, która będzie oceniała i w ogóle towarzyszyła wszystkim uczestnikom podczas rozgrywania naszej konkurencji i wszystkich etapów, to w kolejności alfabetycznej podam: Jan Bielecki, Kinga Kępa, Adam Korablewski, Agata Nowak, Dorotka Włosik, która jeszcze tam kończy weryfikację, Tomasz Woźniak i Andrzej Zaręba. Tutaj taki komunikat króciutki ogłosić. Kolega Jurek Czopek wraz z małżonką tworzą kronikę i Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Dunajcu, i Międzynarodowego Spływu Kajakowego na Poprazie. Chcemy odtworzyć tą całą historię od powstania, czyli 81 lat spływów na Dunajcu i 50 na Poprazie. Szanowni państwo, 74. Międzynarodowy Spływ Kajakowy imienia Tadeusza Pilarskiego na Dunajcu otwieram.
14.45 otwarta meta. Przypominam, nie bądźcie za szybką, no bo niby lajcik, a punkty karne będą. Myślicie, że mnie się chce? Przepraszam, prowadzili mnie w błąd. Tak to jest z tą młodzieżą. Z tą młodzieżą, co czytać już zapomniałem. Od 15. Thank you.
oni płyną, wie, że oni na pewno ubezpieczają, bo cała praca haniebna. Odsuń się, Jurek. Zasłaniasz i mi ginie kajak. Kawień nazywałem, bo właśnie dwa lata temu na wszystko się zabiliśmy. W zeszłym roku jest ta cała fala, a proszę prosto, jest taki ogień dwumetrowy, który spadał.
Żeby było około...